Cześć, witajcie na kanale Rizer w nowym odcinku Dying Light 2. Kontynuujemy tutaj tą misję jeszcze, bo jej w sumie nie skończyliśmy. Przejęliśmy tutaj jedną jakąś tam bazę, można tak to nazwać. Natomiast tam Sophie wpadła w jakieś kłopoty, ktoś ich złapał. Muszę iść do hotelu Tango. No i od tego sobie dzisiaj zaczniemy. Kurczę, tutaj... No właśnie, tutaj jest jakiś zrzucik, a tutaj musimy się spotkać. No dobrze, to co, może po prostu chodźmy się spotkać, czy ja to szybko odblokuję i za chwilkę do was wrócę, bo to taki wątek, no co, to byśmy musieli go szybko kontynuować, ale no spróbuję, bo to tak łatwo wygląda. Zaraz do was wrócę, jak będziemy na górze. O, słuchajcie, wlazłem tu na górę, trochę się namęczyłem, ale można zobaczyć też jakiś... Tutaj tą lornetą sobie oznaczamy miejsca, ale można właśnie ten świat sobie poobserwować. Już tak nie będę tu wszystkiego zaznaczał, ale zobaczcie, jak to wygląda. No kurczę, trochę musiałem pokombinować. Tutaj widzicie, są takie, taki wasteland. Tu nie wszędzie są zombiaki, ale w niektórych takich bliskich krawędziach z miastem są. Ale tam jest chyba też ten downtown, do którego byśmy chcieli się w przyszłości, przepraszam, dostać. Być może nawet tam mogę doskoczyć, no nie wiem, ale tam też kiedyś będziemy chcieli się udać. No jest noc, teraz jeszcze muszę tu doskoczyć do tej paczki i teraz chyba za tą linę ewentualnie wejść po tym i zaskoczyć, ale spróbuję za linę, najwyżej padnę, no. Znowu trzeba się było trochę wysilić. Tak, kurczę, wydaje mi się, że ja nie wszystkie zebrałem. Jedną skrzynkę albo dwie źle otworzyłem chyba. No tak, tutaj mamy... tutaj mamy te... tą elektronikę. A tam gdzieś, słuchajcie, jest... już są inhibitory, bo tutaj ich akurat nie było. Tylko teraz pytanie, jak ja mam się tam dostać? No kurczę, jakaś taka dziwna sytuacja. Po tych linach nie da się wspinać, po nich tylko da się tak właśnie zarolować. Chyba muszę tu gdzieś po prostu zeskoczyć. No to widzimy się na misji, ale już jest noc, także nie wiem, jak to wszystko wyjdzie. Wydaje mi się, że dostęp do tego pojemnika jest jakoś po prostu z misji. Tam się drzwi otworzą. Słyszałem hałasy dobiegające z wioski Jacka i Joe'ego. To nie wszystko. Zaatakowano kryjówkę Sophie i Barneya. To mogą być SPC. Kurwa. Pamiętaj, po co tu jesteśmy. Mieliśmy się dostać do Central Loop, a nie angażować się w miejscowe konflikty. Nie mieszaj się do tego. Wracaj do metra. Podzielimy się z Aitorem tym, co mamy. Może nas przepuści. O kurczę, widzicie, no to chyba teraz dopiero mamy taki wybór wpływający. Muszę iść, Hakon. Obiecałem Sophie, że jej pomogę. To jedyna droga do poznania prawdy. Dobra. Będę w kontakcie. No dobra. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Tutaj już jest impreza. Spóźniłem się. Możliwe, Sophie! Że tu jakiś nowy gatunek zombie poznamy. Barney! Jesteś tu? Sophie? Sophie, zgłoś się! No ja nie wiem, czy oni mnie nie chcą, wiecie, w sumie zrobić w chuja trochę, nie? Możemy iść... chyba tylko przez te drzwi. Co tutaj obok są? Tak, tutaj zamknięte. Mogę się też pewnie... cofnąć, być może. Wiecie, żeby anulować zadanie. Te drzwi są zamknięte. A, i wiecie co, już mam taką umiejętność, że z shiftem biegam szybciej. Wtedy mogę dalszy skok wykonać. Ale... tu jest otwarte. Ale bardzo dużo staminy zużywa. Tak, ja byłem w tym pokoju właśnie wcześniej i te drzwi były zamknięte. Także muszę wejść wyżej. Tu przed chwilą mnie pojemnik pokazywało. Nie wiem, czemu teraz nie pokazuje. Sophie! Co się dzieje, do cholery? Zgłoś się!
Pewnie muszę tam przez górne piętro się dostać. Tak jakby. No nie wiem. No, jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek. Dobra, mamy. Patrzcie, ile ten jeden Skyrim ile zrobił zmian. No widzi, no kurczę, no tam jest. Gdzieś musi być indziej wejście, no bo tutaj ewidentnie nie. Trzeba, wiecie, szukać. Aha, dobra. Wydaje mi się, że chyba ja wiem, o co tu chodzi. Bo jeszcze tam jest wejście. Tak, tak, tak. No to te moje parkury tutaj robiłem. No dobra. No to chyba niepotrzebnie, tak na dobrą sprawę. Widzę, że i tak bym się tutaj musiał dostać. No ale dobra. Tak, no byłem tutaj wcześniej, tylko widzicie, te drzwi były zamknięte. A co tutaj jest? To też mi pokazuje rzeczy za ścianami po prostu. Tu nie. Tu jest jakiś też dodatkowy pokój z ciekawostkami. O, są inhibitory. Dobra. Tutaj nie muszę tego klucza używać. Czyli tego klucza GR chyba tylko do skrzynek z tą elektroniką. No tutaj do tego pokoju jakoś bym musiał się dostać. Tu jest. Tu nic nie ma, tutaj coś tam jest. Jakieś oszustwo sejfowe. Na mapie są też takie, ktoś mnie obserwuje, bo było, więc zaraz zombie wylezą. No to chyba takie trochę zbugowane. O, słuchawki mi się wyczerpują. Szybko muszę doładować. Nalot? Tu Aiden. Twoi ludzie nie żyją. O kurwa. Cholera, Aiden. Akurat zaczynałem cię lubić. Przyprowadziłeś tu espeków. Pomagałem wam. Zdradziłeś nas. I zabijemy cię za to. Pomagałeś sobie. I Aitorowi. Nam tylko przy okazji. Na co czekacie? Nie wiecie, co robić? No to ciekawie się rozwinęło, fajnie. Ciekawe, jakby ten wybór się zmienił, nie? Ej, spoko, nie wiem, czy zauważyliście, ale blokiem mogę jebnąć się też. Spróbuj. Lepszy jakiś młot. Patrz. O ty kurde, i co? Nie, wcześniej jakoś jebnąłem, teraz nie mogę. Kurde, nie wyszło mi. Skup się! Oż ty fiucie, no. Zaraz mnie jebną. Kurde, ale zjebałem. To takie proste. O kurwa. Cholera. On też takie zmyłki robił. Bądź tego uniknąć, Sukinsyno! Niespodzianka, Sukinsyno! Surprise, motherfucker! No, dawaj jeszcze. Raz. Aha, was będzie więcej, tak?
Kurde, czemu nie wyskoczyłeś? Pytanie, czy ty jesteś? Zasrańcu, ja ci zaraz dam zasrańcu, gościu. Poczęstuj się ty! Ładnie, ładnie czeka na moje ciosy. Pozbierane. Kurwa, ty. No tak. No tak, no tak, zapomniałem o nim faktycznie. O kurde, ten to ma pałę dużo. Cholera, nie chodzi o ciebie! Z drogi! Spoko, zrobili nawet, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Cholery bastą! Chodź! Chodź! To wiecie, ja nie mogę jego ciosów blokować, nie? O, ten ma faktycznie sporo życia. Muszę robić uniki i na plecy mu. Zmienię sobie broń. Mam tutaj taki młotek. 24. A tu mam 34. No to może tym mu. Jebne, co by na to. Herman, odpuść! Daj mi pogadać z Sofii! Kurde, co się stało? Chyba taki obrót zrobił. Nie no, nie jest to jakiś trudny gościu. Tylko że duże życie ma po prostu, nie? Dobra. Sobie zmienię teraz znowu broń. Widać, że jest dużo mocniejsza, więc nie warto jej zużywać. On tutaj nic za bardzo nie miał, a my będziemy musieli się tu, widzę, wdrapywać teraz chyba, czy nie? Nie. Mamy tu jakieś drzwiczki. Dziwne, że nie mogę jego broni podnieść. Zawsze we właściwym miejscu. Muszę chyba... A, tutaj. No tak. Widzicie, bez tego Hakona, no to... Hakona Matata jest. Dobra. Jest też taka umiejętność teraz, jeszcze jej nie mam, ale mogę mieć, że bieganie po ścianach tak bokiem, nie? Jak taka gra była. Młody. Skąd się tu wziąłeś? Mam szósty zmysł. Wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. Barney chciał cię zabić. To znaczy, że coś ukrywa. Coś związanego z Lukasem, albo gorzej. Co masz na myśli? Morderstwo komendanta, a teraz przejęcie wieży z wodą. To nie przypadek, Aiden. Barney od dawna chciał wyjść z cienia swojej siostry i samodzielnie uwolnić Villedor od stróżów prawa. Spróbuję go znaleźć. Bądź ostrożny. Pójdę ostrzec Aitora. Bądźmy w kontakcie. Teraz pytanie, czy mogę się dostać do tego pokoju, Barney? Gdzie tu dużo tych pierdol było. No chodź! Znajdę cię! Aiden, bądź miły, to strzelec. Kusza! W przeciwnym razie będziesz zdychał powolutku, więc... To ty będziesz zdychał, Barney! Miałeś go zatrzymać, nie zabić! Daj mi broń. Oddaj mi ją, bracie. Wiesz, co robisz? Tak odpłaca cię za pomoc? Tak traktujemy zdrajców. Wiem, że pracujesz dla Aitora. Nie pracuję dla Aitora, tylko dla siebie. Tu nie da się pozostać neutralnym. Walczymy o przetrwanie. Bez wody bazar nie przetrwa nawet miesiąca. Stróżowie nie pomogą. Jak wtedy, gdy zmarła mama. Po prostu patrzyli, jak giniemy. A ty jest
z nimi. Nie obchodzimy cię. Powiedz, dlaczego mam cię nie zabić? Strzelaj! Na co czekasz? Bo możemy sobie pomóc. Kto zabił Lukasa? Myślisz, że to my? Sophie, odpowiedz. To wasza sprawka? Nie. Sophie, co do kur... Co cię obchodzi ten morderca? Co Aitor ci obiecał? Dowiedzmy się coś. Kto go zabił? Sama nie wiem. Na pewno nikt z moich ludzi. Jak się dowiesz, to powiedz. Uściskam go. Lukas musiał zginąć. I tak długo żył. To nie nasza sprawka. Mamy własny plan pozbycia się stróżów z bazaru. Aitor przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. A ty mu wierzysz? Serio? Nie próbował mnie zabić. To nie jego zdradziłeś. Ja też mogę pomóc. Pomóż nam z wodą, a osobiście zabiorę cię do Central Loop. Po pierwsze, nie zdradziłem cię. Pomagam w śledztwie, a to co innego. Co do oferty, czy przypadkiem jedynej drogi nie kontroluje SP? Jest inna droga. Serio wierzysz, że znów ci zaufam? Nie masz wyjścia. Nie powiedziałeś, że pracujesz dla SP. Byliśmy ostrożni. Jest coraz niebezpieczniej i trzeba być czujnym. Próbowałaś mnie zabić, Sophie. Przysięgam na pamięć Pisklaka, Suzy, Logana, Ralfa i... no i Hermana. Pomóż nam, a cię tam zabierzemy. To wchodzisz w to? No i co? I teraz mam wybór. No i co? Jestem ciekaw tej odpowiedzi. Mimo że wolałbym tą pierwszą. Ale wam nie ufam. Ty i twój brat. Działajcie sami. Powodzenia. Ale ja tego luta chcę. Co jest? Ej, no. Ej! Ja chcę tego luta. Kurde, no. Aitor, miałeś rację. Sophie i Barney chcieli mnie zabić. Dostałem wiadomość od Hakona. Dobrze, że nadal jesteś cały. Spotkajmy się u mnie na stacji metra. Przegadamy dalszy plan. Okej. Kurde. No nie wiem, słuchajcie, co o tym myśleć. Nie wiem, dziwne, że ten pokój jest dalej nie do otwarcia. Byryby. No powiem wam, że w nocy się całkiem... No lepiej trochę biega, bo jest taki stresik, on robi się taki pościg, jak nas złapią. No i taka adrenalinka podskakuje, ale ogólnie one tak nie reagują, tylko jak są te wyjce, tam był taki, no to jak on się uzupełni, to wtedy on jakby taki rozkaz daje, żeby nas gonić, ścigać. No ale ciekawie nam się, nie zdobyłem tamtego lota. No czyli zrobiliśmy taki rozkrok teraz, no niestety. Nie można chyba było upiec tutaj dwóch pieczeni na jednym ogniu, trzeba było wybrać. No oni mnie trochę wkurwiali, ten Barney i tak dalej, no to już tego gościa wybrałem. Ale on pewnie jest zły. Miałeś rację, to była pułapka. Pewnie zbliżałeś się do odkrycia prawdy. Albo sami zabili Lukasa, albo wiedzą, kto go zabił. Wyciągniemy to z nich. A jak to zrobimy? Przejmiemy kontrolę nad wieżą ciśnień. Jack i Joe się zwinęli. W wieży zostali co najwyżej maruderzy. To jedyne źródło wody w okolicy. Ktokolwiek kontroluje wodę, kontroluje Old Villedor. Zajmiesz ją siłą. Mógłbym. Teraz, gdy bandytów już nie ma, bazar obsadzi wieżę strażnikami. Jak tylko zobaczą SP, od razu dojdzie do zbrojnego starcia. Ale... nie chcę dawać im pretekstu do rozpoczęcia wojny. Jeśli jednak ktoś przejąłby wieżę po cichu, postawiłby ich przed faktem dokonanym. Ciekawe, kto to jest, chcesz, co? Chcesz, żebym się tam zakradł? Tak. I rozbroił ładunki pozostawione przez Jacka i Joe'ego, cokolwiek tam zostało. Ale uważaj, wieża to najwyższy budynek w okolicy, a jedyna droga na szczyt została odcięta. Spróbuję. Lepszych opcji chyba nie mamy. Dobra. Powodzenia.
Jeśli ci się uda, zyskamy wielką przewagę w rozmowach z bazarem na temat tożsamości mordercy. Z drugiej strony miałem nadzieję, że będę walczył z tym Barneyem. Zabiję go i ukradnę mu kuszę, nie? No, tak się niestety nie stało. Jakieś tam zadanie skończone. Co to za kible? No ale jedno się kończy, kolejne się zaczyna, także idziemy dalej. No jestem ciekaw, ile procent fabuły ukończyłem, bo tam też trochę pierdół robiłem. Z 5 godzin mam w grze, może troszkę więcej. Dziwne, że... Czekajcie, dobra, zaraz wstaje dzień, to chyba mogę mieć we w dupie te zombiaki. Ten taki jakiś mocniejszy jakby. A nie, bo to jest... spoko. Chyba niektórzy strażnicy mogą zostać przemienieni. I oni później chodzą po ulicach. No, no, to może być tak. Fajnie, jeżeli tak jest. Dużo teraz tych misji pobocznych mi się pojawiło. Bardzo dużo. Kurczę, muszę tu dookoła biegać. No, po ulicach no to teraz tak nie bardzo, bo one by mnie ciągle zaczepiały. I faktycznie jest premia nocna, więcej punktów zdobywam. Najwyraźniej bandyci uciekli z wieży ciśnień. Jest pusta. Aitor chce przyjąć kontrolę nad wodą i zmusić Bazarian do gadania. Więc to Bazarian szuka mordercy Lukasa. Jednak nie taki z niego głąb. Tylko uważaj na Joe'ego, Aiden. To pajac, ale niebezpieczny. Wątpię, żeby po prostu uciekł. No, to usłyszeliście, co on miał do powiedzenia. Widzimy się na miejscu. Jesteśmy na miejscu. No to będzie pewnie taka misja skradankowa. Też miałem tu komunikat, że są inhibitory w pobliżu, ale nie wiem, czy to tu w środku, czy nie. Tak trochę z tymi komunikatami inhibitory w pobliżu, no to trochę z dupy to jest, bo to jest naprawdę duży obszar, duży zasięg może być tego. No i tak naprawdę chuja wiadomo. Muszę się streszczać, bo czuję oddech na plecach. Aitor, jest. Jack i Joe są w wieży, chcą ją wysadzić. Kurwa, nie możesz do tego dopuścić. Wieża jest zaminowana. Spróbuj rozbroić ładunki, szybko. To jest, tak się rozbraja ładunek? XD. Już po robocie? Nie wiem, czy to zaraz wybuchnie, czy nie. Czy ja mam wejść tu na górę? Tak, dobra. No będzie trochę biegania, bo ta wieża wysoka. No ale mamy zaznaczone, gdzie mamy się wspinać. Teraz tutaj. Tu robimy akrobację. W pobliżu. No i pytanie, czy on jest na górze, czy gdzieś tu na obszarze 100 metrów, bo to chyba tak ze 100 mniej więcej oblicza. No, mamy drugi. Nie jest w misji napisane, ile ich jest, ale chyba... No czekajcie, czy ja tu muszę wejść? Chyba tak. Dobra. Nie wyjdziemy stąd. Ktoś na górze jest. Oddaj detonator! Chyba ostatni ładunek, co? Tylko pobierać okup, zbierać pieniądze. Jack, oddaj go! Może o ten pojemnik tutaj obok, widzicie, jest. Gotowe! Woda jest bezpieczna. A, teraz widzę, w lewym dolnym rogu, zobaczcie. 5 metrów mi pokazuje, że jest w zasięgu. A, cholera, nie widziałem tego wcześniej. Dobra. Tego bardzo dużo trzeba. Chyba 3 na jedno ulepszenie. Jak tutaj, tutaj. Wow. Z tą klatką jakoś musimy.
Dobra. Jednak się udało. Myślę, że nie do końca. Zaraz mi tu łapie ktoś uwali. No co chodzi? Czemu tak długo? Pewnie, że nas zajebią. Jak nie bazarianie, to especy. Rozwalą nas, kiedy tylko stąd zejdziemy. Kurwa, przegraliśmy. Ze wszystkimi nie damy rady walczyć. Dlatego czas na fajerwerki. Nikt nie wyjdzie stąd żywy. Joe, ty dupku! Nie chcę umierać! Dwa bossy. Kto tam? Muszę szybko zmienić broń. Stój! Albo wysadzimy tę wieżę! Przysięgam! Znalazłem bomb. Czas na gadanie się skończy. Nie słuchacie, to koniec. I dobrze, że to koniec. Chcemy bez... Pomóżcie mi, a... Oszukujesz się, Jack. Nikt nie wypuści nas. Słuchajcie, jestem... Wysadźmy ją. No dalej, wiem, że tego nie zrobisz. Nie słuchaj go, Jack. Nie wiem, boję się. Nie wiem. Joe, czekaj. Ej, Joe, to nie ten pielgrzym, który ostatnio przybył na bazar? Może. Pielgrzym czy papież, co za różnica? Jak to co? Skoro to pielgrzym, może nas wyciągnąć. Zabrać z miasta w bezpieczne miejsce. Nie ufam niebańcowi. Nikomu nie ufasz. Mówiłem ci, żeby się dogadać z Barneyem. Raz byś mnie, kurwa, posłuchał. Dogadać się z Barneyem? Po co? Żeby go wypierdolić z bazaru. Po tym, czego dowiedzieliśmy się od espeków. Ostrzegaliśmy chujka, daliśmy mu szansę, ale on myślał, że jest na to zbyt cwany. Ostrzegaliście? Zabił przed tego czym? Lukasa. No, że Lukas chce go dupnąć między innymi za broń. Szykowali na niego pułapkę od tygodni, a on, zamiast grzecznie spierdolić, próbował wszystkich wydymać. Czyli Barney wiedział, że Lukas go ściga? Dureń chciał rozpętać wojnę w Old Villador. A jak dla mnie... Wojna to ostatnie, czego potrzebujemy. Forsa, kryształy, to co innego. Dlatego próbowałem pozbyć się tego wściekłego psa i jego siostry? To co, pielgrzymie, wyprowadzisz nas z miasta czy nie? Teraz mogę ich zabić już. Uspokój się, Joe. Nie uspokoję się, kurwa mać! Wyprowadź nas z miasta, do najbliższej bezpiecznej osady. A nikt tutaj nie umrze. No nie wiem, myślisz, że ktoś umrze? Kurde, nie wiem. Nie targuję się z szantażystami i mordercami. Nie chcę im się po prostu iść z nimi, bo to szybciej będzie im ściąć łby. Ty cholerny idioto. A może nie mam wszystkich? Tak, teraz żegnaj bazarze. Kliknął. Co? Co się stało? Zabawki nie działają? To ty? Ty to zrobiłeś? Zapłacisz. Ciekawe, co by było, gdybym nie zdjął wszystkich. A mogli... Dobra, patrzcie, teraz robię ich w chuja. Chcemy się dogadać. Ciekawe, czy mogę ich zablokować, teraz to zjebałem. Zdechniesz, pielgrzymie! Średnio mogę ich zablokować. Nie, dobra, mogę, tylko muszę uważać, żeby robił lekki atak, a nie szybki. Pa, jak ci ziomka masakruje. Już chyba koniec. A nie, tam dużo mają hapsów. Jeszcze nigdy nie zabiłem. Ja mam mało. Nie masz tam od... Dociśniemy tego gościa przez tego, nie? Kurde, czy się zdąży leczyć? Coś nie wolno, to trwa, nie? No właśnie. Z tym leczeniem to tak chujowo jest. Że to tak długo trwa, że się nie da, nie? Przed tym nas nie weźmiesz! Czeka cię długa droga w dół! Szkoda, bo tam już jeden dół prawie skończony. Kurde, no przecież się duży zamach. Daleki. Kurde, no. Fuck! Najgorzej, że się nie mogę uleczyć, a teraz zablokowałem, ale nie, ale przeszedł przeze mnie ten cios.
Chcesz wody? Dobra, zjebałem już. Dobra, zabijcie mnie chyba. Ten cios, muszę uważać, muszę blokować tamtego ciosy. Jeszcze nikt. A tego nie mogę blokować. Ten ma silne ataki, a ten ma lekkie. Powiesimy cię na tej wieży. Kurde, chciałem nic zrobić. Długa droga w dół. Powiesimy cię na tej wieży. Czemu skok nie został wykonany? Kurde. Oh, fuck. Fuuu! Nie zablokowałbym tego tak za far. O kurde! O, ja jebie. Już było blisko. Jakbym się mógł leczyć, to luz, nie? Czy oni nie są trudni, ale... Jeszcze nigdy nie zabiłem pielgrzyma! Cierpliwość trzeba mieć. Nie masz dokąd uciec! Kurde, no. Dziwne, że im ataku nie przeżywam, jak jebne, no. Czeka cię długa droga w dół. Powiesimy cię na tej wieży. Chcesz wody? Topię cię w niej, kurwa! Nie masz dokąd uciec! Bym jednego tak zdupnął już. Wiesimy się na tej wieży. Czeka cię dług. Chyba bym nie zablokował tego. Tego nie mogę zablokować. No już jesteśmy blisko. Kurde, ledwo. Nie masz dokąd uciec. Dobra. Skończymy teraz z Jackiem. I co teraz? Fujaro. Sorry, że to widzicie tak długo trwało. To nie była trudna bitka, tylko z tym leczeniem właśnie, że się nie da wyleczyć. Trzeba to zrobić na raz, nie? To jest problem. A tak ogólnie to... To chillaucik. Nie mam miejsca. Nic tu więcej nie ma. Jakieś tam nagranie. Tu pierdę. A, widzicie, mogłem te butelki zbierać i w nich rzucać, jakoś ich oszałamiać. A czy to jest jakieś istotne? Aha, super, no to niezła zamianka jakości. Dobra, nie, bo to jest takie gówno też. Czyli tutaj więcej chyba już nic nie znajdziemy. No i co teraz, Aiden? Mondralo, kto będzie rządził wodą? Kiedy przekażesz obiekt stróżom prawa lub ocaleńcom, przejmą kontrolę nad strefą wokół niego. To widzicie, jest ciekawe. Ja tutaj decyduję. Kiedy frakcja przyjmuje strefę, zaczyna budować w niej własne struktury. Stróże prawa instalują pułapki bojowe, a ocaleńcy budują pomoce parkurowe, które ułatwiają przemieszczanie się. Aha. Im więcej obiektów przekażesz danej frakcji, tym silniejsza staje się i lepsza struktura może instalować. Aktualny stan podziału miast można sprawdzić z poziomu mapy. Czyli tak, albo instalują pułapki bojowe, albo pomoce parkurowe. No to po co mi są te pułapki, tak się zastanawiam. Co mi dają te pułapki? Teoretycznie wolę pomoce parkurowe, żeby się łatwiej wspinać, nie? No ale... Aha, oni umieszczają pułapki we wszystkich kontrolowanych strefach. Okej, okay, czyli ja mogę aktywować, tak? Na przykład tak jak tu to samochód, nie? Aha. I to po prostu wszędzie, gdzie oni mają swoją kontrolę. A tutaj? Te parkurowe pomoce. Nie wiem, czy one są mi tak potrzebne. Bo jakby i tak da się wszędzie dotrzeć, chyba. Chociaż właśnie być może niektóre miejsca...
którym jesteś nie da. Ale na razie wybiorę ich, bo ten Barney był zjebany. Nie wiem, czy dobrze. Ciekawe, czy da się nabić full wpływy w obu frakcjach. A jeszcze z tym terenem, że kontroluje teren, to chyba chodzi o to, że na tym terenie nie ma tych renegatów, nie? Czyli takich tych, jest frakcja tych SP-ków niebieskich, żółtych bazar i jeszcze są ci renegaci, czyli oni mnie zawsze atakują, jak mnie widzą, więc chyba ich tam nie ma. No i dobra, no i tutaj mamy niebieski, tu jest żółty. Żółty taki niecałkowity jakby. Ten central loop tu jest żółty, tu jest czerwony, czyli przez renegatów na to wychodzi. No dobra, no poziom przybliżenia podziału miast pokazuje obecne strefę miasta. I one są, aha, neutralne. No dobra. Możesz tu znaleźć różne miejskie nagrody, które otrzymasz za przekazanie stref. Aby przekazać strefę, musisz odkryć jej obiekt, wieżę ciśnień lub stację, aktywować go i przekazać frakcji. To ogólnie to jest trochę dziwne, bo ja już przejąłem kilka takich wież, jedna, druga. Więc dziwne, że dopiero w sumie o tym teraz mi mówią, prawda? Dobra. Hakon. Gdzie jesteś, do cholery? Barney wiedział, że Lucas chce go dorwać. Jack i Joe go ostrzegli. Mógł uniknąć pułapki, ale i tak się w nią wpakował. Wtedy zabito Lucasa. Może warto sprawdzić jego kryjówkę w modelu Tango. Upewnię się, że jest tam bezpiecznie. No, widzicie, możliwe, że jeszcze wejdę tam do tej kryjówki. Tak też ostatnio myślałem właśnie, że tak może być. Dobra, słuchajcie, kończymy w tym miejscu. W dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. No a my w następnym odcinku idziemy znowu do tego Tango. Tu widać, jakieś fajne rzeczy dostanę, jakaś bomba chyba. No, także dzięki, do zobaczenia, pozdrowienia, cześć.